Program Pierwszy Polskiego Radia, dzisiaj w magazynie Muzyczna Jedynka, także akcenty dziecięce, bo niezmiennie cieszymy się z tego dnia, wszak każdy z nas też był dzieckiem i nawet pozostaje do dzisiaj. Justyna Tomańska w studio. Dzień dobry. Już za chwilę o niezwykłych lekcjach rytmiki, ale otrzymałaś dzisiaj życzenia? Oczywiście otrzymałam życzenia, bo jestem dzieckiem, dzięki Bogu jeszcze nim jestem i mam nadzieję być bardzo, bardzo długo, ale też jestem mamą. I od godziny 7 rano u nas są życzenia, są prezenty, bardzo celebruję ten dzień. To jest dla nas bardzo wyjątkowy dzień. Tak, to jest miłe, jak takie 40-letnie dzieci, znaczy ja mówię o sobie. Ja mam 41, możesz powiedzieć, ja mam 41, w wieku się nie wstydzę. Oczywiście. No właśnie, jak takie 40-letnie dzieci otrzymują życzenie od rodziców. Ale dzisiaj myślimy o najmłodszych raczej, o tych dzieciach tak naprawdę. Tak, dzisiaj dedykujemy naszą audycję najmłodszym dzieciom. Zdecydowanie przypominam, koncert życzeń na antenie jedynki do 15.22, 645, 22, 66. Dzieciaki dzisiaj wybierają to, co chciałyby zagrać w naszej audycji, a może wybiorą coś z niezwykłej lekcji rytmiki. To byłoby mi szalenie miło. Ja też chciałam powiedzieć, drodzy państwo, bo wy tutaj nie widzicie, co się dzieje, ale za mną jest mnóstwo dzieci. Właśnie tutaj dzieci przychodzą i odwiedzają studio. Ja jestem zachwycona. Myślę, że to jest wspaniały pomysł. I pokazałam oczywiście tutaj moją płytę, jak ona wygląda, ale poopowiadajmy o naszych rzeczach. Opowiadaj o tej płycie, bo to jest już druga część, tak? Tak, to jest druga część po pierwszej płycie, która się nazywa Niezwykłe lekcje rytmiki Jestem Polakiem, która jest naprawdę bardzo dużym sukcesem. Mogę się pochwalić, że mamy wielomilionowe oglądalności, 9 milionów oglądnięć, to jest naprawdę świetny wynik. No szkoda, że jeszcze na festiwale nas nie zapraszają, nie dostajemy statuetek, ale myślę, że w przyszłym roku to już jest przed nami. Rzeczywiście to jest już druga część. Dzisiaj jest ta płyta już dostępna w sklepach. No, bardzo wyjątkowa dla mnie płyta. Bardziej klasyczna zdecydowanie niż pierwsza część. Bohaterką jest Maria Konopnicka. Tak, bohaterką jest wspaniała Maria Konopnicka. Tutaj wiele osób się dziwiło, że ja zdecydowałam się zrobić materiał pod wiersze Marii Konopnickiej. Ale tak naprawdę z racji tego, że ja mam 41 lat i mam ogromny sentyment do starych, pięknych, klasycznych wierszy i do takiej klasycznej edukacji, to uznałam, że warto Marię Konopnicką w taki bardzo zabawny sposób przedstawić mojemu dziecku i innym dzieciom. Przetestowałam cały materiał na córce. Mariusz Totoszko zrobił muzykę, co było naprawdę bardzo ciężką rzeczą. Zrobić muzykę pod gotowe już bardzo dobre wiersze i sprawdzone wiersze. Często niełatwe wiersze, bo jednak Maria Konopnicka, pamiętając, że ona nie jest z naszych czasów, to tak naprawdę używała języka troszeczkę innego. Ale zupełnie innego rytmu również. I zupełnie innego rytmu, więc to nie było łatwe zadanie. Wiele osób gdzieś tam nie odwodziło od tego pomysłu, no i teraz mi gratulują tego, że byłam bardzo uparta, że zdecydowałam się na zrobienie takiego materiału, bo ja mam takie wrażenie, że zaczynamy sięgać troszeczkę do przeszłości, że wspominamy z żywnością to, co było kiedyś, że staramy się też sięgać do starych książek, do pięknych starych księgarni, do starych płyt, zresztą stare polskie piękne nagrania. No właśnie, więc zobacz, ile jest zespołów, które powracają właśnie do tych nagrań Międzywojnia. Zresztą powstają seriale, te postaci są cały czas żywe. Mamy jakiś taki w sobie zew i sentyment do tego, co było. Polacy są bardzo sentymentalni. Ja uważam, że to jest nasza piękna cecha. Ja jestem bardzo sentymentalna i uznałam, że Maria Konopnicka jest wręcz idealna do bycia w duecie z Mariuszem, który skomponował muzykę. Myślę, że to jest piękny duet. Zresztą Mariusz, autor wszystkich piosenek, Mariusz Totoszko, tata również, bardzo chciał zrobić duet z jakąś kobietą. Chciał z Edytą Górniak, z Beatą Kozidrak. Ja mówię, że wiesz co, nie. Wybierzmy Poczekaj kogoś na starszego. To. Wybierzmy kogoś bardziej eleganckiego. Niech to będzie Maria Konopnicka. Posłuchajmy. Muchy samochwały, Mariusz Totoszko, niezwykłe lekcje rytmiki i pomysłodawczyni całego przedsięwzięcia Justyna Tomańska razem z nami w studio. Dzieciaki czujnie nam się przyglądają cały czas przez szybę. A słyszą nas? Dziecka. Tak, oczywiście słyszą. Słyszycie mnie? Tak? A pomachacie tutaj? Słuchajcie, wszystkie dzieci machają, wszystkie. O właśnie, podobała się piosenka?
taka biesiadna, można by było powiedzieć, że jest biesiadna. Przepiękny tekst, którego nie napisałam, drodzy państwo. Maria Konopnicka. I wspaniała muzyka. Tutaj właśnie rozmawiamy sobie też między innymi o tym, że dużo jest teraz różnych projektów muzycznych na rynku, prawda? Dla dzieci. Tak. Ale ten jest taki zupełnie inny. Inny i mam wrażenie, że nie wszystkie te, które są, tu już tak delikatnie mówiąc, są po prostu profesjonalne. Mam wrażenie, że tę widownię dziecięcą traktuje się czasem z przymrożeniem oka i nie zawsze to dorasta do tych dorosłych produkcji. A też... wy postaraliście się, żeby to było bardzo wysmakowane i bardzo muzycznie również i od strony produkcyjnej perfekcyjnie przygotowane. Bardzo dziękuję. Bardzo się naprawdę staraliśmy. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że my od wielu lat organizujemy i realizujemy różne płyty dla dzieci, natomiast dla nas bardzo istotna jest jakość. Mariusz jest muzykiem, Mariusz jest tatą, ja jestem mamą, posiadam portal Najlepszy dla Dzieci i my tylko i wyłącznie promujemy rzeczy, które są naprawdę dobre, a skoro promujemy, to też te, co realizujemy, muszą być najwyższej jakości. Ja mam takie obawy, że może droga promocji tej płyty będzie trochę dłuższa niż płyt zupełnie innych, z czym? Z bardziej nośną muzyką. Ależ oczywiście, tak. Tak zwaną? Tak zwane, dokładnie tak. Ale ja wolę wypracować sobie wszelkie rzeczy dłuższą drogą, ale konsekwencją, wytrwałością i z przekonaniem takim, że ta płyta za 10 lat również będzie na topie. Również tych piosenek będzie się słuchało. Więc myślę, że taka droga troszeczkę wolniejsza, ale systematyczna, da nam o wiele lepszy wynik. Tu i ogródek, i rzeka, i co słonko widziało. Trochę Maria Konopnicka jest poczytywana jako autorka jednak dla dorosłych i trochę zapomina się, oprócz tych sztandarowych wierszy, o tym, że ona napisała naprawdę sporo rzeczy oczywiście dla najmłodszych i to bardzo wartościowych. Ile trwało przygotowanie takiej muzyki do tych wierszy? Bardzo ile Mariuszowi długo to zajęło? Bardzo długo. Ja powiem ci szczerze, że nad tą płytą pracowaliśmy około 18 miesięcy, półtora roku. To jest naprawdę sporo. Bo nie sztuką jest zrobić byle jaką muzykę pod daną piosenkę, tylko trzeba to rzeczywiście jeszcze sprawdzić z dziećmi, zobaczyć, czy to w ogóle się będzie bujało, bo no jednak właśnie, te piosenki... A jak weryfikowaliście? To znaczy, testowaliście na własnej córce? Wszystko czy? Testowaliśmy na naszych dzieciach. Mamy dwoje dzieci. Mamy Zosię, która ma 5 lat i Juleczkę, która ma 11. Jest muzycznie bardzo zdolna. I przyznam szczerze, że i Zosia, i Julka rzeczywiście były rzeczy, które weryfikowały, które na przykład w ogóle się nie bujały. Jednak muzyka powinna być taka, że trochę powinna nas zachęcać do zabawy i staramy się, żeby taka płyta właśnie była, żeby to nie była nudna płyta, żeby były świetne teksty, fajna muzyka do zabawy. Ale też ale do edukacji. Też do edukacji, co jest niezwykle istotne. Weryfikowaliśmy też to na dzieciach z przedszkola od Zosi. Tam jest duża grupa dzieci. Dzieci słuchały tych piosenek. No naprawdę bardzo lubią. Muchy Samochwały uwielbiają. Uwielbiają pranie. Uwielbiają Stefek Burczy Mucha. I Stefka zaraz usłyszymy. Bardzo proszę, bo to jest tekst, który ja uwielbiam. To jest tekst, który ja pamiętam z dzieciństwa. Ale chciałabym się jeszcze odnieść do tego, co mówiłeś, że niewiele osób wie, że w ogóle Konopnicka pisała dla dzieci. Ja bym chciała powiedzieć, że Maria Konopnicka miała 8 dzieci. Dwoje dzieci odeszło dosyć wcześnie, ale jednak była to mama samotnie wychowująca dzieci. Stąd też te teksty jej dla dzieci były bardzo wyjątkowe. Dlatego bardzo zachęcam do słuchania tej płyty i przeczytania biografii Konopnickiej, bo dowiecie się wtedy, jakie kobiety miały stosunek do tej całej rodzicielskiej sprawy wiele lat temu. Myślę, że to jest w ogóle ciekawa historia sama w sobie. I jak budowane były te wiersze, jaki był ten stosunek. Bardzo ciekawa rzecz i jak sami państwo słyszycie, że wiążą wiele różnych aspektów. To nie jest tylko płyta do słuchania i podśpiewywania, ale także zagłębiamy się w historię postaci niezwykłej, Marii Konopnickiej. Mariusz Totoszko, muzyka i wykonanie, Justyna Tomańska, pomysł i cała oprawa. To już druga płyta z serii Niezwykłe lekcje rytmiki. Śpiewamy do wierszy Marii Konopnickiej. Justyno, dziękuję ci bardzo za wizytę. Bardzo i gramy dziękuję. Stefka. Bardzo dziękuję.